Hejka kochani, witam Was w kolejnym filmie na naszym kanale, a dziś przedstawię Wam film, który pomysł podała jedna osoba pod jednym z poprzednich filmów, mianowicie co można robić z lalką, gdy się po prostu nudzi. Także zapraszamy Was na ten film. Tutaj jest jeszcze Nela, tam jest Mia, a tutaj mamy Adelię. Także mam nadzieję, że te moje pomysły jakoś tam zajmą Wam czas i będziecie mogli robić coś z lalkami, jak będzie Wam się nudzić. Pierwszym pomysłem, na jaki wpadłam, jest robienie bliźniaków, trojaczków, zależy ile lalek macie i ile podobnych albo takich samych ubranek. Ja parę razy robiłam takie bliźniaczki albo trojaczki. Tutaj mogę Wam wstawić parę zdjęć, jeśli znajdę. Jest to dobry sposób, bo na przykład szukanie ubranek trochę zajmuje. Przebieranie lalek też. Można pobawić się też w sesję wtedy. I myślę, że to jest całkiem spoko pomysł. Kolejną rzeczą jest właśnie robienie sesji, ale nie takich zwykłych, tylko takich typowo noworodkowych. Jeśli mamy lalkę noworodka, to można zrobić takie typowo noworodkowe zdjęcia. Ja póki co próbowałam raz zrobić takie zdjęcia w takim kokoniku. Tutaj zobaczcie efekty, ale to zdjęcie też mam na profilowym na YouTubie. Kiedyś miałam też na Instagramie i TikToku, ale zmieniłam, bo wolałam mieć jaśniejsze niż w takich kolorach, ale tutaj zobaczycie to zdjęcie. A sesji noworodkowych, niemowlęcych jest bardzo dużo. Możecie pooglądać sobie na Pinterestie i wziąć dużo pomysłów. Ja często biorę z Pinteresta pomysły na zdjęcia, na przykład urodzinowe Julki, bądź właśnie tutaj te też brałam z Pinteresta. Także tam jest kopalnia takich noworodkowych zdjęć. Następnym sposobem na nudę jest sposób, który ja bardzo często nagrywam, czyli odwzorowywanie zdjęć. Na początku odwzorowywałam zdjęcia prawdziwych dzieci jakichś influencerów, później lalki różnych osób, które nagrywają, a teraz odwzorowywuję zawsze wasze zdjęcia, znaczy zdjęcia waszych lalek. Także możecie na przykład czy z mojego Instagrama odwzorować sobie zdjęcia, czy z innych Instagramów lalkowych, także jest tego dosyć sporo i można wybierać. Oczywiście jeśli ktoś chce, kolejnym sposobem jest udawanie, że lalka to dziecko. Ja nigdy tak nie robiłam, znaczy robiłam jak byłam młodsza, ale no teraz tak nie robię. Czasem tylko po prostu sobie je noszę, ale nie karmię ich ani nie usypiam. Ale jeśli kogoś to ciekawi, to można się tak pobawić. No i to chyba już wszystko, na co mogłam wpaść. Jeśli Wy macie jakieś propozycje, to piszcie w komentarzach, jakie rzeczy można robić z lalkami reborn hiszpańskimi czy zwykłymi, kiedy Wam się nudzi. Może z czegoś skorzystam też. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję i wpadać na naszego Instagrama, TikToka i grupę na Facebooku, które zawsze są podane w opisie. Pa, pa!